Są ludzie, dla których religijność jest źródłem zysku. Oczywiście nie takiego materialnego, finansowego, ale zysku związanego z pewnym uznaniem, które zyskują wśród ludzi. Bo są pobożni, bo są fajnymi ludźmi, bo są dobrzy, bo odprawiają wszystkie praktyki tak jak należy, bo pomagają, bo są tacy prawie że idealni. I dzięki temu czują się świetnie, fajnie, czują się może czasami lepszymi i zyskują znaczące miejsce we wspólnocie religijnej. Jezus nam mówi jednak dzisiaj o tym, że to nie to ma stanowić dla nas wartość, że będziemy mieli zaszczytne miejsca i poklask u ludzi i że będą nas chwalić, czy będziemy mieli to miejsce prawie że po prawej czy lewej stronie samego Boga. Ale to zupełnie inna cecha czyni z nas podobnymi do Niego. Nie możemy zapominać o cierpieniu. Cierpieniu, o którym dzisiaj mówi Jezus w kontekście swojej własnej drogi, zmierzając do Jerozolimy, tam gdzie wszystko miało się wykonać, gdzie miało osiągnąć Jego życie kres. Mówi o cierpieniu, przed którym my uciekamy i trochę tak jak apostołowie, którzy szybko zmieniają temat, do których jakby nie dociera to, co ma im do powiedzenia Jezus o tej ważnej kwestii ludzkiego życia, że życie jest naznaczone cierpieniem. My nie chcemy o tym pamiętać. Ale tylko wtedy możemy być podobnymi do naszego mistrza, nie większymi od niego, ale podobnymi. Chyba tym największym cierpieniem jest właśnie to, do czego nas dzisiaj zaprasza, abyśmy służyli. Bo służąc innym, dając im swój czas, swoją uwagę, po prostu kochając ich, w jakiś sposób cierpi na tym nasze ego, nasza duma. I nasza pycha, która jest ścierana poprzez to, że traktujemy ludzi jako tych wyżej stojących od nas. Nie patrzymy na nich z góry, z wyższością, ale to ich uznajemy za tych, którym warto służyć, bo mają w sobie godność, mają w sobie pewną wartość, wartość dziecka Bożego. Więc może dobrze byłoby ten Wielki Post przeżyć w takim otwarciu na to, co trudne, ale co istotne i co sprawia, że stajemy się bardziej podobni do Chrystusa. Nie musimy uciekać przed cierpieniem, ale możemy przeżyć je razem z Nim i możemy, służąc innym i cierpiąc przy tym oczywiście, stawać się bardziej Chrystusowi.